Witam Was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Juken, a dzisiaj przedstawiam Wam już 12 odcinek z Euro Truck Simulatora 2, w którym levelujemy konto od zera do milionera. No takie, powiedzmy, levelowanie jest to na luzie, bez jakiejś presji, bez jakiegoś ciśnienia, ale robię to wszystko, co też mówiłem i nagrywałem Wam w poradnikach. Moi drodzy, 12 odcinek, mamy na koncie 364 tysiące, mamy oczywiście już pracowników, pierwsze ciężarówki, no, na pierwszym garażu. Może uda dzisiaj się, no kto wie, dokupić ten garaż. Zobaczmy, jak my tu mamy, bo garaż, jeśli dobrze pamiętam, moi drodzy, no to mamy tylko na trzech kierowców. Oczywiście będę chciał go ulepszyć na duży, bo to cena, jak w wyliczeniach Wam pokazywałem, wychodziła dokładnie ta sama. A skoro jednak kasa dla mnie no, miała znaczenie, że nie chciałem od razu kupować dużego, no bo wiadomo, no, na początku tą kasę się liczy, no to zrobimy to pewnie teraz. Więc co mamy za zlecenia, moi drodzy? Co tutaj mamy? Bo oczywiście nie byłoby levelowania bez kursów. Cały czas kuszą mnie na tym promocie, bo chciałbym to bardziej z Wami zrobić, żebyście się mogli ze mnie ponabijać, bo wiem, że tam mogłoby być śmiesznie. I cały czas, widzowie, kusi mnie ta kwestia, nie tą Ukrainę, tam sobie może podarował. Cały czas, słuchajcie, kusi mnie ta kwestia, aha, są dwa kursy na Ukrainę. No nic, bo mocno kusi mnie transport wielkogabarytowy, bo to jest to, co też mówiłem Wam na odcinkach. Ja bez problemu robiłem te transporty wielkogabarytowe, dawałem radę. Natomiast tutaj na promocie, uwierzcie mi, że te transporty wielkogabarytowe są naprawdę bardzo trudne i wymagające koncentracji. Ale myślę, że mamy kurs z Volvo, gdzie byśmy my tutaj jechali, gdzieś daleko do Szwecji, odległość 900 km. Pamiętajmy, że podstawą jest jacht, już wieźliśmy, staram się, żeby też odcinek miał jakąś różnorodność, więc tym się sugeruję. Oj, to było w ogóle, słuchajcie, jazda Iveco, ja nie przepadam za Iveco. Tak jak Renault, chociaż jechaliśmy ostatnio Renault. Tutaj mamy coś, moi drodzy, do Bułgarii przez 1000 kilometrów. Samochody, ja też bardziej patrzę, co byśmy mieli wieźć. No 600 kilometrów to jest jakby zdecydowanie za mało, mimo że dobrze płacą w miarę, no to jest za mało. O, do Wielkiej Brytanii jeszcze nie jechaliśmy, może, kto wie tutaj. Ale przez Niemcy to byśmy praktycznie cały czas jechali autostradą, więc też nie wiem, czy miałoby to jakiś głębszy sens. Pamiętajcie, że 850 km minimum musimy mieć na trasie do zrobienia. No to byśmy znowu przez Polskę jechali, chociaż no ta Polska jest piękna, słuchajcie, w promocie. No to się nie da ukryć. Nie da ukryć. Koparki jeszcze nie wieźliśmy i jest więcej niż 850 km. Więc może to właśnie. A to by była trasa gdzieś tam do Niemiec, do... W ogóle co to za nazwa? Ja tych... Koblencja? Coś tu się skopało, moi drodzy? Mannheim? To wiem, że jest coś takiego, ale Koblencja? Pierwszy raz taką nazwę widzę. Kolonia? Tu była kolonia, jakieś inne, ale... Koblencja, to ja pierwszy raz taką nazwę widzę, gdzie my mamy jechać, słuchajcie, aż z ciekawości pojadę chyba tutaj, albo w ogóle tutaj mamy jechać z Wałcza do Moguncji, to też pierwszy raz taką nazwę widzę, jak Moguncja, Koblencja, ale poddawali w Niemczech też, słuchajcie, jakieś, sorry, możecie się śmiać, ja nie wiedziałem, że takie miasta w Niemczech istnieją. No bo jakby Bonn i tak dalej, no to wszystko wiem, ale Koblencja, no to pierwsze słyszę. To aż mnie kusi, słuchajcie, żeby jechać z tą koparką do tej Koblencji, no może nie mamy, kurczę. Ja bym bardzo też chciał, żebyśmy mieli, jeszcze sobie przejrzyjmy raz, żeby najlepiej, a tu jest przyczepa dwuprzegubowa. Nie wiem, czy dzisiaj bym chciał jechać dwuprzegubową. Jacht ostatnio wieźliśmy, ale jest i wysokiej wartości, i delikatny, bo właśnie chciałbym, żeby to, moi drodzy, się nam jakoś tutaj komponowało. Później mamy samochody. Później mamy sprzęt medyczny. No może ten sprzęt medyczny, tym wolwuskiem byśmy polecieli, słuchajcie sobie. Bo tu z Budapesztu mamy... Tutaj jakby jechaliśmy chyba ostatnio jakoś, to też nie chcę ciągle tych samych tras, a tutaj widzę, że żadnego miasta mamy nieodkrytego, to możemy już do tej Wielkiej Brytanii sobie
polecieć 1000 kilometrów, moi drodzy. No nie ma co, myślę, tutaj czasu przedłużać. Dobra, przyjmuję zlecenie, tam będę się szczypał. Jedziemy, słuchajcie, do Wielkiej Brytanii. Nie byłem jeszcze w Wielkiej Brytanii, oczywiście na tym koncie nowym. A chcę też jak najwięcej miast podkrywać. Chcę, żeby też coś się działo, wiadomo, bo... No i tradycyjnie, moi drodzy, żeby nikogo to nie dziwiło, jak zwykle sobie na samym początku... A wyglądało to Volvo, kurczę, na te nowe, a tu się okazuje, że to jest to stare wnętrze tego Volvo. No dobra. Czy złe nie jest, to ja tym Volvo jeździłem właśnie bardzo dużo i jakby dla mnie to Volvo jest całkiem spoko, nie? Dla mnie, słuchajcie, to Volvo jest całkiem spoko, tylko wyglądało na zupełnie inne. Dobra, lecimy, widzowie. Jakąś muzyczkę w tle włączę, tak? Pościągałem więcej piosenek dla widzów, żebyście nie mówili, że ciągle to samo leci, także coś tam jeszcze pododawałem. Może sobie ściszymy, żeby za głośno dzisiaj, niech będzie troszkę ciszej. O. Dobra. Także mamy 1000 km, moi drodzy, przed nami. I teraz tak, zaczęliśmy w nocy, więc pierwszą rzecz, jaką w ogóle zobaczę, mamy z tym, mamy 32 godziny pozostało. 32 godziny pozostało, a 16 godzin zajmie nam, czyli dwa razy można się przespać po drodze. Dobra. Że mamy północ, to myślę, że moi drodzy, pierwszy... Jedziemy tędy, bo mi wygodniej. Także pierwszy sen, widzowie, jak z paliwem, no paliwo też by można zapytać. Dobra. Czyli szukamy, słuchajcie, moi drodzy, parkingu, żeby się przekimać. Przygotuj się do skrętu w lewo. Szukamy parkingu, żeby się przekimać i tam niby gdzieś dalej jest, ale ja bym chciał od razu zatankować, że niekoniecznie tam bym chciał jechać. Sprzęt medyczny. No nie wieźliśmy jeszcze sprzętu medycznego, także no, nie wygląda, nie robi wrażenia. Jak to mówiłem ostatnio, łobi włażenie. Trzymaj się lewej strony, a tu niestety. Skręć w lewo. Tu niestety nie łobi włażenia. Skręć w lewo. Oczywiście staramy się, jak zwykle, nie jest to zlecenie jakieś super drogie, więc staramy się oczywiście, moi drodzy, bez zbędnych mandatów. Zobaczymy, ile pracownicy w tym czasie zarobią, bo to jest ten moment, który troszkę nas... generalnie kręci. To jest taki moment, w którym zaczyna człowieka cieszyć to, że pracownicy w tym czasie zarabiają. Więc myślę, że spokojnie, widzowie, w następnym odcinku zrobimy sobie już ten transport wielkogabarytowy, no bo to jest levelowanie konta też na luzie, więc ja tu się nie spinam z niczym, spokojnie. Wiecie, nie będę gonił za wszelką cenę, tak, za levelami, tylko po prostu tak na luzie sobie levelujemy. No jechać. Iść trochę za wolno. Jeśli to ja tu mogę przejeżdżać, dobra. No ludzie, no ogarnijcie się, no gdzie 30 tak długo mnie każecie jechać, no. No dajcie żyć po prostu, no. Dziwnie. Dobra. Na szczęście odkrywamy kolejną trasę, także taki też był zamysł, bo ja w tym levelowaniu konta oczywiście staram się, no robię to wszystko tylko i wyłącznie na odcinkach, widzowie, nie robię absolutnie nic poza odcinkami. O, mamy łóżko i stację, super. Także staram się też jechać takimi trasami, jakimi nie jechaliśmy, po to, żeby wiadomo odkrywać mapę, bo ja tutaj gdzieś tam sobie jakieś challenge przy okazji założyłem. Jedź prosto. Już myślałem, że mi... Trzymaj myślałem, strony, że mi światło... Skręć w lewo. Zmienia. Dobra, jak gdzieś tam mi łóżko skręć mignęło, także... Gdzieś
mi tam, słuchajcie, łóżko mignęło, także o, mamy stację, mamy łóżko, także nie będziemy po nocy jeździć. Mimo że księżyc fajny, fajnie to zrobili, ale nie. Znowu za szybko jadę. Nie no, w Niemczech chyba mandatów nie dają za prędkość. Że nie wiem, gdzie ja jestem, czy to jestem na pewno w Niemczech? Niby Rostock. Ale czekajcie, czemu to jest tylko stacja benzynowa? Chciałem łóżko też. Ej, to niesprawiedliwe. Nie ma tutaj łóżka? Nie no, musi być, widzowie, no jak? No nie wierzę, że nie ma parkingu tu. Czy wy myślicie, że to taka niesprawiedliwość by tutaj mnie kopnęła, że nie ja płacę za paliwo, to 8 mogę zapłacić? Najtańsze oczywiście paliwo jest, słuchajcie, w Rosji. Jakiś tam kurs też weźmiemy sobie w tamte rejony. Łotwa, Litwa, bardzo fajne w ogóle tam są trasy. Leśne też, także... No i co? I czyli tu się nie przekimamy. Ale mnie zrobili w jajo, wiecie co? Oszukali mnie, banda decydentów. Jedź mi ty, autobusiarzu, ty, bo ja muszę pas zmienić. Oszukali mnie, banda decydentów. Ja chciałem się przekimać, żeby po nocy nie jeździć. Żeby ładnie w dzień jechać i żeby w tym czasie też mi pracownicy coś zarobili. Tak będzie trzeba coś nadgonić, żebym na spokojnie się mógł dwa razy przekimać. Czemu to jest 80? Czy kogoś pogrzało? No ludzie, no nie, no nie, do 80 nie będę jechał, mowy nie ma. O, 120, no to już rozumiem. Dla widza... Dla widza długie zapalimy. Tysiąc kilometrów przede mną, to ja tu muszę mocno depnąć, żeby ten odcinek nie trwał nieskończoność. Trzymaj się prawej strony. Ciekawe, co za sprzęt medyczny wieziemy. Mam nadzieję, że nie jakieś maseczki czy inne. Badziewie. Chyba moda na maseczki minęła. Nawet nie patrzę, słuchajcie, na... O, jest jakiś parking przed nami. Dobry znak. Szkoda, że musiałem tak na dwa razy, ale... Dobra, jest łóżko. Niebieski to chyba Aral? Nie, BP. Ale... Tak nie, Aral. Nieważne, znajdę nową trasę. Jednak Aral, dobra, czekajcie, to gdzie tu jestem? Tu pewnie będzie gdzieś stąd przejazd. O, zaraz, żebym czegoś nie przestawił, nie zahaczył. Dobra, tu będzie. W porządku, znajdziemy okay. Inną trasę. Idziemy w kimono, widzowie. Skręć w prawo. Dobra, tam Iwona, nie bulwersuj się. A tu idę w kimono. Nigdzie nie będę skręcał. Proszę bardzo, można się kimnąć. Także raz się kimniemy, dwa razy się nie będę kimał, bo to bez sensu. O, i od razu lepiej, widzowie, prawda? Teraz to już od razu można jechać. Pięknie od razu wszystko wyraźnie widać. Jak się rozpędza to Volvo? Ciekawe, co za silnik mi dali. Dobra, ja też muszę, słuchajcie, moi drodzy, robić niał, bo nie mylić z miał. Też muszę robić niał, bo 940 km przede mną. Myślę, że do 20 pojedziemy, a poniedziałek o północy dostawa, czyli chwilę przed dostawą się po prostu kimniemy. Tak zrobimy.
wiemy, tam trzeba nadrobić, żeby odcinek nie trwał w nieskończoność, widzowie. Pod odcinek to niestety trzeba szybciej, no muszę to jakoś przyspieszyć. No lepiej tak niż w montażu. I tak pewnie będzie, myślę, jak 1000 km, to i tak odcinek będzie koło godziny jak nic. Poza tym wstępem dosyć długim. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Gdzie mnie tym landarą tu? Spróbuj jeszcze we mnie wjechać, gnoju. Jedź prosto. Ci lokalsi, słuchajcie, NPC-ty uwielbiają wjeżdżać, nie? We mnie w szczególności uwielbiają wjeżdżać. To często ja za to mandaty dostaję. Jasno, przyjemnie, to sobie pojedziemy, a nie tam. Trzymaj się lewej strony. Fajnie to Volvo się zbiera, albo taka lekka jest ta naczepa. No w sumie sprzęt medyczny pewnie tam. Nawet nie patrzyłem, jaka waga tego towaru. Aczkolwiek średnio mi się taka... Znaczy, jeździłem, właśnie takie samo Volvo miałem. Dużo nim poprzejeżdżałem, ale... Bardziej mi się to nowe podoba, nie? FH 2022. O, przychód 10 tysięcy, zobaczcie. Umberto dla mnie zarobił. Nowy poziom osiągnął. Muszę zobaczyć, jak tam ich długodystansowce wyglądają. Trzymaj się lewej strony. Żeby też za długo, żeby za dużo też nie awansowali na długodystansowców. Bo też trzeba im delikatny ładunek dać. Czemu to jest 80? A w dupę jeżdża, tam będę 80 jechała. Dobra, pojadę, bo to są drogie mandaty, jeszcze mi dadzą mandat i co wtedy? Kto to będzie płacił, nie? Ja się nie po to jadę, żeby straty generować. Tak tutaj sobie pomyślałem, a tam pierdzielę, ale z drugiej strony zapłacę mandat i będzie problem. Ale kto tu 80 postawił na czterech pasach? Halo? Ludzie! Lewy pas to chociaż powinien mieć szybciej. Dobra, chyba zdjęli. Nawet nie wiadomo, kiedy zdjęli. Trzymaj się lewej strony. Dobrze, Iwonka, trzymam się lewej strony. Drogowcy to czasem nie myślą, jak te znaki. Ja nie wiem, co... Wiecie, nie jestem jakimś fachowcem, tak? Ale tak na logikę... Ci, którzy te znaki stawiają, no jaki to jest sens niekiedy? Rozumiem 40 przy szkole, gdzie dzieci przychodzą, czy przedszkolu, tak? Przez jakąś wioskę czy miejscowość, ja to rozumiem. Przy zakrętowej drodze, czy górskiej, no są rzeczy, które się rozumie jakby siłą rzeczy, ale na przykład... Trzymaj się lewej strony. W tych dojazdach do bramek to kompletnie tych ograniczeń nie rozumiem. Znaczy w jedną stronę jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale już w drugą nie. W sensie jak się rusza spod bramek, no to jakby te limity nie powinny tak długo być trzymane 30 na godzinę, no bo to... Trzymaj się prawej strony. Rozumiem, że tam kolizje mogą zachodzić, że ktoś może w kogoś wjechać. Na przykład jak ja teraz muszę zmienić pas, to tu muszę jechać. Mam te swoje wariacje, bym przydzwonił jeszcze w kogoś. No bo muzykę słychać. Jednak, widzowie. Mam nadzieję, że mi tam zapauzowało. Dobra, zapauzowało mi. Okej, już wiecie, by było, ja bym tu sobie radio zmieniał, abym coś przydzwonił w tym czasie, nie? To jest akurat to fajnie zrobione, że jak muzyka gra, to bardziej jednak, patrzcie, jest słychać silnik ciężarówki, jak nie dodaje gazu, to wtedy muzyka automatycznie się podgłaśnia, także super jest to zrobione. O, 700 km przed nami, no może czasami trzeba, słuchajcie, autostradą. Ja jakby wiecie, że lubię lokalnymi drogami, ale też jakby wszystkim, słuchajcie, trzeba znać umiar, tak? To znaczy, jakbym ciągle miał jeździć autostradami, to wiadomo, że się znudzi. Lokalnymi drogami to też by się ciągle znudziło, więc wiadomo, że ostatnio jeździliśmy non-stop właściwie lokalnymi drogami.
taka fajna odmiana, jak troszkę sobie autostradą pośmigamy i depniemy. Czy gdzieś tam były jakieś fragmenty z autostradą, ale całej trasy nie było. Tu taka typowo niemiecka autostrada. Chyba mandatów nie dają na autobanie. Mi się wydaje, że nie dają. Trochę przygrzać, bo tego dystansu mamy sporo, słuchajcie, już 20 minut odcinek leci. Jestem trzeźwy, jak ktoś, nagrywam to w dzień, widzowie. Chociaż po piwku pewnie też nagram jeszcze raz jeden odcinek. Możliwe właśnie, że w tej serii, całkiem widzowie możliwe, że w tej serii nagramy sobie, któregoś wieczorka sobie siądę z piwkiem kulturalnie. Ale tu nie mówimy o jakiejś alkoholizacji, tak? Ja był taki odcinek, jeden nagrywałem, jak się jedzie po procentach. Wiecie, kulturalnie i zobaczymy, jak to też wpłynie na moją jazdę. No ale to będzie od razu wiadomo, będzie od razu powiedziane z góry, że pewne sytuacje mogą być właśnie tym spowodowane. Ładnie tu zrobili, słuchajcie, też jest dużo w Niemczech przerobione. Ja widzę, bo jakby tak po Niemczech nie jeździłem jeszcze na tym Promotsie. Ale naprawdę, zresztą zobaczcie, że są te komunikaty, tak, Dolna Saksonia, wiadomo, ale widać różnicę. Tutaj przy autostradach te zjazdy są chyba dopracowane ładniej. Dużo rzeczy jest tutaj tak inaczej niż było. No, jest zupełnie inaczej niż było. Pamiętam, że jeździłem tymi drogami kiedyś po Niemczech dużo. Czy mówię oczywiście tu w Eurotracku. I naprawdę jest super. O, pęgniki koszą chyba pszenicę. Znowu mi się z Farming Simulatorem, słuchajcie, kojarzy. Dzisiaj też kosiłem pszenicę w farmingu. Trzeba było czymś kury nakarmić. Prędkość, nie patrzcie, to jest tylko takie przyspieszenie po prostu dla... po to, żeby odcinek nie trwał w nieskończoność, chociaż pewnie będzie mnie na tym koncie też czekał challenge jakiejś długiej trasy, najdłuższej, jak już długodystansowca zrobię na full, to pewnie będzie, widzowie, mnie czekał challenge jakiejś długiej trasy typu, no nie wiem, 4000 km, zobaczymy, jaka będzie najdłuższa w tym momencie dostępna. Pewnie gdzieś by mogła być, nie wiem, z Turcji do Szwecji, albo z Turcji do Hiszpanii, któraś coś w ten deseń. Czy tam do Portugalii nawet, nie? No to może by tam była jakaś 4,5 tysiąca. Chciałbym pobić ten rekord, który ostatnio zrobiłem. Przy czym pamiętam, że ostatnio już... Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Ostatnio wiem, że to było gdzieś chyba z Hiszpanii do... Zjedź w prawo. Dobra, już jestem grzeczny. Skręć w prawo. Już jestem grzeczny, mandat dostałem za kolizję. Słuchajcie, ostatnio coś było, pamiętam, chyba z Hiszpanii, gdzieś tam na Litwę do góry, czy na Łotwę. I na Łotwę chyba. I czy nawet do Estonii. Pamiętam, że siadałem już na końcówce trasy. Wiem, że to też jakoś wieczorem nagrywałem. Faktycznie ta trasa gdzieś na końcówce już mnie mocno wymęczyła. Nie, już z doświadczenia mówię, nie wyprzedzam po poboczu. Już to się skończyło, widzowie. Już tak nie będzie. Myślałem, że po Lizę i jedzie, bo niebieskie jakieś, a to po prostu zwykły locals. Że po Lizę i tutaj też są lokalsami, jakby nie patrzeć. Szkoda, że tak nie zatrzymują. Ja to też mówiłem, tutaj mógłby Eurotrack jednak... O, tu jadą po Lizę. Mógłby jednak Eurotrack takie coś zrobić, że bez powodu do kontroli cię zatrzymują. Także wiecie, jedzie Polizei, nie tylko jedzie, nie tylko reaguje na prędkość. Zresztą
na prędkość to jest tylko tak, że jak przekroczyłbym przy nich prędkość, tylko by było iu i wiecie, dostałeś mandat. A mogliby taką animację zrobić, że ta policja przed ciebie wjeżdża, mruga ci światłami, zjedź tam na bok. Nawet, no przecież chodzą piesi tu normalnie po miastach, to tak samo mógłby ten policjant wyjść, że tam niby do mnie podchodzi, już tam nie musiałby być widoczny, prawda? Moim zdaniem byłoby to bardziej realistyczne, jakby te mandaty takie też były. Albo jeżeli bym kolizję zrobił, to na przykład, że też policja musi przyjechać, nie że od razu tylko mandat i nara, że wiecie, to myślę, że byłoby bardziej realistyczne, że jak ktoś robi kolizję, no to musi czekać, a jeżeli ucieka z miejsca kolizji, no to będą go ścigali na przykład. O, jeżeli byś uciekał, no to wtedy cię by ścigali i by cię zatrzymywali. No takie bardziej realistyczne, tak? Bardziej... Myślę, dla wielu ludzi byłoby to... Dla mnie przynajmniej byłoby to ciekawe, bo... No, dawałoby to większą odpowiedzialność za tą jazdę, tak? Czyli zrobiłem kolizję i no... Jak w świecie realnym, tracę czas. Aż przyjadą polizeje. Wiadomo, że mógłby być ten czas jakby gdzieś przez animację przesunięty, że straciłem, nie wiem, załóżmy 2 godziny czasu na całą sprawę z kolizją, tak? Ale żeby ta animacja była, że polizej przyjeżdża. Znaczy ja tu sobie specjalnie mówię polizej w tej chwili, no bo jesteśmy w Niemczech. Ja sobie się nabijam z tego, że nikomu nic nie będę lizał. Ale wiecie, o co chodzi, wiecie, o co chodzi. Takie by było to bardziej... W moim odczuciu bardziej takie realistyczne i... Tutaj jakie drzewa posadzi, no takie chyba drzewa nie rosną nad autostradą, na moście, no gdzie te korzenie, coś kogoś poniosła fantazja chyba. Którą godzinę? 14:30 mamy, dojazd niby na 22:00, ale ja mimo wszystko, widzowie, chcę się jeszcze raz przekimać. Słuchajcie, mimo wszystko chcę się jeszcze raz przekimać, żeby mi tam, bo na razie jeden pracownik mi dopiero, słuchajcie, jakiś dochód dał, a jeszcze chyba dwóch powinno, chyba że nie zwróciłem uwagi jak kimałem, bo tak przyznam wam się, że nie patrzyłem. Za dużo mam tu rzeczy do ogarniania i czasem ciężko się skupić. Myśleliście, że przydzwonię, co? Kto myślał, że przydzwonię? Jedyneczka na czacie, widzowie. Kto myślał, że przydzwonię? A, no i teraz pomyliłem strony. Teraz przydzwoniłem. Teraz przydzwoniłem, bo słuchajcie, odwróciłem kamerę, nie? Jakby odwrotnie i klawisze od razu odwrotnie działają, lewo, prawo. No jako odbicie lustrzane i chciałem odbić, żeby w niego nie zahaczyć, a akurat w niego walnąłem. Dobra, 2 mandaty dzisiaj za kolizję oba, no trudno. To jeszcze kolizja, za to kolizja. To jest, widzowie, teraz to już oszukali mnie. Czy teraz to ja kolizji nie robiłem. Nie, no to jest oszustwo w tej chwili. To jest nieładnie tak. Teraz żadnej kolizji nie zrobiłem. Połowa trasy grubo już za nami. No to szybko nam pójdzie. Przez to, że ja tak szybko i sprawnie jadę, to pójdzie nam szybko. Skręć w prawo. Nie posionym! Tu ziarka siane. Widzicie? Na trawę nie obowiązują czerwone światła. Nie było mandatu. Skręć w prawo. Było nie posionym! No to już nie będę próbował. No już dajcie, czasem muszę coś odwalić. Nie mogę tak ciągle, wiecie... To jest też seria na luzie i też polega na tym, żeby czasem coś odwalić.
żeby było śmiesznie, tam wiecie, z dystansem. Jakbym się miał tak spinać, czy coś jest mniej czy bardziej realistyczne, no to wiecie, no, lepiej kija z tyłka wyciągnąć i czasem się pośmiać, nie? Wiadomo, że stawiam na realistyczną jazdę w miarę możliwości, natomiast w momencie, kiedy jednak odcinek trzeba szybciej nagrać, no to wiadomo, że jadę troszkę szybciej niż normalnie w realu bym jechał. Ale też tak na upartego, no, zdarzają się kierowcy tirów, którzy po trawie wyprzedzają. Więc nie zrobiłem aż tak nic, wiecie, teraz. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Ciągle w prawo mi dziś, ja ciągle, słuchajcie, w prawo skręcam, bo zaraz się okaże, że w kółko jeżdżę, nie? To znowu kolizja, skąd kolizja? Ej, nie, tu jest jakiś błąd chyba, nie? Słuchajcie, przecież... Nie miałem nikogo. Drugi raz ta sytuacja, że nie mam nikogo w lusterku, a on mi mówi, że kolizja. 4 kolizje, 2 zrobiłem, 2 nie i... Teraz się zastanawiam, czemu mnie tak oszukują. Ile już na te kolizje kasy straciłem? 6 tysięcy pewnie na mandaty, kurde. Też taka robota, wiecie co, 6 koła w plecy. No nie chciałem, no. Przychód, 15 tysięcy. Kierowca, Tomas. Ten Tomas ostatnio nie zarabiał, więc fajnie, że zarobił. Bardzo mi miło. My do Danii jedziemy, czy do Anglii w końcu? Bo już raz się pogubiłem. Ten most to mi się w ogóle ze Szwecją kojarzy. Będzie gdzieś tak 100 km do celu, to się kimniemy. Ale to też zależy od godziny, no bo jest 16, góra o 20 bym się chciał kimnąć. Znaczy 20 tak... O 20 bym się kimnął. Odkrywamy, słuchajcie, kolejny jakiś tam teren. Tak to szybko idzie, to jeszcze dzisiaj dla was jeden odcinek na jutro zdążę nagrać. Już wiecie, nie miałem, wybaczcie, fajnie, bardzo mi miło, drodzy widzowie, że piszecie w komentarzach, że mniej odcinków, czy czemu nie ma. Jest to bardzo miłe, że chcecie, dopominacie się o odcinki, ale też tak czasowo nie miałem tak czasu, więc wybaczcie, staram się, jak mam możliwość, trochę więcej luzu, akurat Farming Simulator miałem nagrane kilka odcinków naprzód, teraz się to wyzerowało. Jak mam możliwość, to postaram się właśnie nagrać naprzód, żeby potem mieć spokojną głowę. Więc myślę, że dzisiaj też dla was parę odcinków nagram, żeby już regularnie, codziennie jednak z tej serii one się pojawiały. Trzymaj się lewej strony. Na pewno bym chciał zrobić tą próbę tym transportem wielkogabarytowym, co może być naprawdę... Chociaż nie jestem przekonany, czy to będzie dobrze działało, czy na promocie możecie dać znać, czy na promocie robiliście transport wielkogabarytowy, jak zachowują się te samochody tych pilotów, bo to jakby cały sukces dostarczenia tego towaru, nie ten migacz, to nie zależy, słuchajcie, tylko ode mnie, a od... A od też tych pilotów, nie? Żeby tam od nich się nie oddalić za bardzo i tak dalej. Fajnie zrobione, na pewno w Niemczech tak nie było. Dużo, dużo jest zmian, jeśli chodzi o te trasy. W ogóle tak jakby mam wrażenie, naprawdę zupełnie inaczej jest. Bardzo ładnie. Musiałem go trąbnąć, musiałem sprawdzić, czy działa. Trzymaj się lewej strony. Na lewej. Zjedź w lewo. Niestety źle patrzyłem, widzowie, jeśli chodzi o... Zjedź w lewo. Źle patrzyłem, jeśli chodzi o GPS-a.
Dzisiaj mam wrażenie, że ta moja jazda jest bardzo taka dynamiczna, żywa. Taka czasami na pograniczu. Ale czuję się po prostu mega tak, wiecie, jak ryba w wodzie za tym kółkiem. W sensie, że czuję... Czuję to, co robię, nie? Może nie wiem. Faktycznie mi brakowało trochę tego Eurotracka przez ostatnie dni. Paliwo jest? Jest, to już tym nie będziemy tankować. Belgia, aha, do Belgii będziemy wjeżdżać, dobra. Czyli jednak jedziemy na Wielką Brytanię, bo aż zwątpiłem w pewnym momencie. No, jestem ciekaw. W Belgii będę pierwszy raz po... mając promocja oczywiście. Masz kusi, żeby te znaki zapytania odkrywać, ale wiecie, jak to jest. Trzymaj się lewej strony. Dobrze, Iwonka, lewą, lewą. Jedziemy lewo. Mimo, że jedziemy lewą stroną, to i tak skręcamy w prawo. Jakby nie patrzeć. Ale tu zupełnie też jest inaczej. Ja nie pamiętam. Widzicie? Te w Belgii były też tak... takie kijowe zjazdy były z autostrady w Belgii. Pamiętam, że jeden pas był na wprost, czyli taki standardowy moduł wstawili, a tutaj na tym promocie zobaczcie, ile to się różni. W sensie, że tutaj wstawili prawdopodobnie tak, jak to naprawdę wygląda. Prawdopodobnie, bo nie widziałem, więc ciężko jest mi tutaj porównywać, nie? Się wypowiadać, ale widać tą różnicę, nie? Że... Więc tutaj też minus dla Eurotracka. Minus dla Eurotracka. Ostatnio widz właśnie pytał a propos DLC tego polskiego, czy warto, bo dużo ludzi narzeka. No ja... Trzymaj się lewej strony. Powiem tak, no odkąd mam to Poland Rebuilding... Moi drodzy, no ale to myślę, że chyba każdy jest tutaj zgodny, nie? Poland Rebuilding generalnie zmiotło to DLC z powierzchni ziemi. I jakby... Ja rozumiem, czemu nie lubiłem jeździć po Polsce. Słuchajcie, ja to odkryłem... Dlaczego nie lubiłem jeździć po Polsce, jeszcze zanim miałem promotora? Właśnie odkryłem w momencie, kiedy tego promotora zainstalowałem. Poland Rebuilding. To wtedy do mnie dotarło, czemu ja nie lubiłem jeździć po Polsce. To było nie tak. Dopiero to do mnie, słuchajcie, dotarło. Dobra, mamy godzinę 18, to mamy jeszcze 2 godzinki gdzieś tak na mono. Gadu gadu, a tu też trzeba pilnować. Ale wracając właśnie to... Trochę tak do mnie właśnie dotarło to, nie? Jak... O Jezu, 70, czy kogoś pogrzało? Ze 120 od razu 70 robić. Także to dopiero wyszło wszystko w praktyce, moi drodzy, jak... Jak zainstalowałem promocję, jak zacząłem po Polsce jeździć, zresztą ja najchętniej... to jest mój, taki mówię właściwie chyba... Na tym... Następnie zjedź w prawo. Na tym koncie właściwie pierwszy kurs, tak? Ale generalnie to... Zjedź w prawo. O Jezu. Chcę go puścić? Może mnie puści. No nie puścił mnie baran jeden. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. No już mógł mnie puścić, no kurde, tylko by chwilę przehamował i... No nic, mam 5 kolizji niestety dzisiaj. Czyli jednak nie czuję tej jazdy. Wiecie, i wracając do tematu, ja najchętniej bym jeździł cały czas tylko po Polsce tak naprawdę. No to jest jeden z takich kursów, gdzie bardziej się zapuściłem gdzieś na... Dobra, może mi nie krzywda żadna się nie stanie, jak go tu wyprzedzę. Jeden z takich pierwszych kursów tak naprawdę gdzieś tam zagranicznych, nie? No bo wiadomo, że żeby te kilometry trzepać, no to
Polsce ich już nie natrzepiemy. Ale ja najchętniej naprawdę bym jeździł tylko po Polsce na tym promocie. Jest tak to ładnie zrobione. Już chyba wszystkie miasta poodkrywałem. Powiem szczerze, czekam troszkę na kolejne. Czekam troszkę, aż ta część no, z Poznaniem będzie Jebekę. Taka miejscowość. Jebekę. Aż tam, generalnie Warszawa, Trójmiasto, no wiadomo, Śląsk. Tam dużo na wschodzie różnych miast jest zrobionych, natomiast brakuje zachodniej części Polski, no bo jest w zasadzie tylko do góry Szczecin. Chyba nie ma za bardzo Wrocławia na promocie i Poland Rebuilding, no i zdecydowanie nie ma Poznania. Jeszcze tych części brakuje. Mogliby chociaż jakoś, znaczy fajnie by było, no bo jak wy wiecie, no jestem wdzięczny, że oni to w ogóle zrobili, bo mega pokłony dla twórców, tak? Ale fajnie by było, jakby zrobili chociaż takie już, nie wiem, połączenia tych autostrad z drogami ekspresowymi. Tam już pal licho z miastem samym, już jakby realistycznie wiadomo, że się leci autostradą, to nawet do miasta nie wjeżdżasz. Więc jakby wcale byśmy nie potrzebowali miasta jako miasta, tylko żeby tak jakoś to fajnie tymi autostradami, żeby się zajęli. Dobra, mamy gdzieś tak godzinę do przespania się i patrzcie, 140 km. To tak akurat to mi zgrało, że stówka dostanie do celu i pójdziemy spać. Ale czy to na to łóżko? Jeszcze myślę, że na to łóżko, które jest nie. Jeszcze myślę, że na następnym. O, Francja. Myślę, że na następne łóżko. Gościu, nie hamuj mi ty, baranie ty, bo w karetkę przez ciebie wjechałem. Mandat dostałem. Nie dostałem. Aż dziwne, że nie dostałem mandatu. Musiał mi łepek hamować. To jest taki hardkorowy kurs, bym powiedział bardziej. Dobra, także zaraz idziemy spać. Na następnym, myślę, przystanku z łóżkiem to się kimniemy. Trzymaj się lewej strony. Bo my do Kele jedziemy, widzowie. Nie mówcie, że to jest przerobiona ta trasa, co była drogą śmierci. Bo jej tu nie ma w promocie. Ja patrzyłem, wiecie, kiedyś tam na poprzednim koncie chciałem sprawdzić. Tej drogi Calais do Duisburga nie ma na promocie. Została usunięta. No, jest tylko jakby już autostrada. Jakiś tunel. Co my w ogóle tunelem pojedziemy do Wielkiej Brytanii? Ale no przydałoby się na pewno przespać już. 100 kilometrów mamy do celu, więc można by się przekimać. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Już wolałem nie ryzykować. Zjedź w prawo. Ogólnie trasę czuję, słuchajcie, tylko że mówię, tutaj te wypadki jakieś takie dzisiaj są totalnie przypadkowe. O, i to jest najlepszy przykład, zobaczcie, było tyle kolizji, stuczek. Gdyby to było tak, że jeszcze 2 godziny miałbym kary, że musiałbym czekać, no to automatycznie wiadomo, że no starałbym się tych stuczek nie robić, żeby nie marnować czasu, żeby, co za tym idzie, dojechać z towarem do celu, tak, na czas. Mogę sobie sprawdzić, ile mi zostało, ale myślę, że nie patrzyłem, na którą mam dostarczyć. Ale myślę, widzowie, że bez problemu. Tam jest na dole Kele, ale ja nie chcę tam wjeżdżać, odkrywać tych znaków zapytania. Chociaż tam bym pewnie jakieś łóżko miał do przespania się. Ale już dobra, pal licho. I jeszcze przekroczenie prędkości mandat. Jasta dupa, nie. To ja też nie wiem, ile mi w tym porcie zejdzie na tych manewrach. Więc może... Trzymaj się prawej strony. Jak? To czemu GPS mi mówi prawej? Aha, że tu. Ale suchar.
Ja już bym prawie na dół wjechał w prawą stronę. Wiecie, nie wiem ile mi tu na tych manewrach w porcie zleci, więc może bym się przekimał od razu w Wielkiej Brytanii. Jery, to ja tam prędkość naprzekraczam. Bez przesady z tym 30, no rowerem bym był. Ja nie lubię tak, słuchajcie, tych 30, jestem na to tak uczulony, bo to wiecie, no rowerem tą prędkość przekroczysz tak naprawdę, jak się uprzesz. Dla mnie to taka minimalna prędkość, jaka powinna być, no to 50, no powiedzmy, że gdzieś przy szkołach jeszcze, o. Powiedzmy, że przy szkołach jestem w stanie 40 zrozumieć. Słuchajcie, jedziemy za nimi, żebym się nie zagubił gdzieś w akcji. Na razie wiemy jak jechać, tylko możemy wyprzedzić Ghosta. To się wlecze bałwan jeden. No i... Dlaczego wykroczenie? Ej, to jest niesprawiedliwe. Gościu wjechał we mnie, a ja dostaję mandat za wykroczenie? Czy to on we mnie wjechał? Ja byłem na swoim pasie. I to jest właśnie, słuchajcie, macie dowód niesprawiedliwości w Eurotracku. Totalna niesprawiedliwość, nie? Gość we mnie wjechał, a ja mam wykroczenie, to ja pierdzielę i wyprzedzam, bo nie mam motywacji, żeby się grzecznie jechać. Obliczanie nowej trasy. Wyprzedzam gościa i stru. Ja dostaję mandaty za jakichś kretynów, NPC-tów. Dobra, ja chcę zobaczyć, ile mi w ogóle czasu zejdzie z tego czasu, ile czasu zejdzie mi przez prom, żeby się nie okazało, że wiecie, spierdzielę sprawę, bo nie wezmę pod uwagę tego, że mi tam na promie coś zejdzie za szybko. Tam jest jakiś... A to jest ta kamera widokowa. Nie wiem, czy odkrywać ją. O, to w sumie. Jedymy za gościem. Za gościu źle jedziemy, jadymy na prom. Tu jadymy, tu. Szukanie nowej trasy. Dobrze jest, okej, mamy. Już chyba na promie policja nie stoi, mandatów nie daje, no, za prędkość. To że jakiś marynarz mi da, dobra. To jak przejedziemy, to będziemy wiedzieli. Widzicie, godzinę trwa podróż ponad, półtorej godziny, także... Jeżeli ja bym sobie tutaj teraz sen, a aktualne zlęcenie, niedziela 21.39, to znaczy teraz jest niedziela 21, a mam za 10 godzin, no czyli widzicie, mogę się przespać. O to mi widzowie właśnie, moi drodzy, chodziło, że mogę się przespać, bo mam 10 km do celu. Jeszcze w Wielkiej Brytanii w ogóle, słuchajcie, nie byłem. Co to tu pokazuje, że tu mam jechać? No dobrze. Czy w Wielkiej Brytanii na promocji oczywiście. Na dzisiaj tych... Aha. Kolejna kolizja. Nie, no to wiecie. No oczywiście, że mogłem gościa puścić, nie? To już jest taki trochę zabawny. Dobra, tam jest jakieś łóżko, bo 4 km i tak do celu, a ja przed dostawą towaru chciałbym się przekimać. Chyba, że najpierw jest dostawa towaru, a później... A już diabli wiedzą, gdzie to... Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Dobrze, dobrze. No też musieli tu mocno to przebudować w tej Wielkiej Brytanii, bo na pewno tak ładnie... ładnie nie było. Czekajcie, tych gałganów z naprzeciwka, nie, oni skręcają wszystko. Dobrze. Jezu, zapomniałem. Ja zapomniałem, widzowie, że pod prąd. Skrętu w prawo.
Że tu? Tam. Słuchajcie, ja totalnie zapomniałem. No nic, nie przeklimam się. Ja totalnie słuchajcie, zapomniałem, że tu mamy pod prąd. Jazda, nie? I tak... O nie, za 40 expa to ja się nie będę męczył. To już znacie moją zasadę, jak jest 90 dodatkowego expa, to chętnie, a za 40 to nie chce mi się parkować. Ale patrzcie, nie dostałem kary. No i poziom wbiliśmy i pięknie, czyli ile expa? Ponad 1000 expa, 1600 expa, 151 tysięcy, z czego około 20 poszło na niestety mandaty. No moi drodzy, czy teraz pytanie, które jest oczywiste dla mnie, bo zobaczcie, ja bym musiał robić powyżej 1100 km dostawy, żeby się opłacało. Ta dostawa miała 1000, więc nie wiem, czy jeszcze ten długodystansowiec nam się tak aż opłaci. Ja bardziej bym poszedł w jedno oczko delikatnego ładunku, żeby troszkę dogonić, albo może ten, czy co, czekajcie, ten wysokiej wartości, bo jest, no... 20. No, bo na razie zobaczcie, tu mamy premię, a tutaj już nie ma premii, także nie ma co i lepiej tutaj. Lepiej dać o wysokiej wartości. No nic, moi drodzy, ile mamy kasy? Mamy 500 tysięcy kasy. To zobaczmy w takim razie, moi drodzy, na koniec tego odcinka. Mamy jeden kredyt spłacony, więc jakby możemy ewentualne ryzyko zrobić, bo mam taki pomysł. Zarządzaj garażami. Berlin. Ulepsz. 400, tak. Wydajemy 400 tysięcy na ulepszenie, przy czym jestem gotów na to, aby taką decyzję podjąć, bo jak widzicie, idzie to szybko, spłaca się to wszystko szybko. Jestem w stanie wziąć ten kredyt, cyk. Już dobierać raczej bym nic nie chciał. Używane ciężarówki. Teraz oczywiście będzie nas interesowała ciężarówka, która ma mało uszkodzeń i najlepiej ma 5 gwiazdek. To jest Mercedes znacznie zbyt drogi. DAF za drogi. Jak to było, że ostatnio takie tanie ciężarówki kupiliśmy, widzowie? Czyli dali update kolejny. No Scania, no nie, to za tyle to mamy nowe ciężarówki, także nie. Tu jest stan, ale to wiadomo, że pracownik tym nie pojedzie, bo to są takie uszkodzenia, widzowie, że to już... To troszeczkę się wkopałem, myślę, z tym. Ta renówka też myślę, że ma bardzo dużo uszkodzeń. Ewentualnie MAN. Wiecie co, ewentualnie tego MANa możemy kupić, zakup. Bo MAN powinien pojechać bez problemu. I zobaczmy, mamy jeszcze 250 tysięcy, to już nic tu nie kupimy. Renówka ma bardzo dużo uszkodzeń, więc za 250 już tu nic nie ma. Chyba, że trzeba z tego wyjść i później wejść ponownie. Może tak ja machnią zrobić. No bo to nie wypali. Tu jest za dużo uszkodzeń. Agencja pracy. O, już mamy dwie agencje pracy. No i, o mój podobień, ale weźmiemy panią Tinę. No ten tutaj nie, ten ma lepiej, bo ma i ładunek taki i taki, więc weźmiemy faceta. Chciałbym same pani oczywiście, widzowie, zatrudniać, natomiast weźmiemy faceta tylko i wyłącznie dlatego, że już ma co nieco tutaj ma po jednym, nie? Czyli delikatny ładunek, ładunek o wysokiej wartości, to jest bardzo ważne. No i teraz robimy mu długodystansowca. Przejrzyjmy kolejny. No ten ma tylko jednego długodystansowca, ten już ma dwa, fajnie, niech robi kolejny. Scarlett ma dwa, niech robi jeszcze kolejny, na razie niech leci. Ciężarówkę mamy, zobaczmy jeszcze zarządzanie ciężarówkami. Nie ma na czerwono, więc będzie działać. Jest Berlin, także spoko. To tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Widzimy się już w następnym, już jutro i lecimy dalej z rozwojem. Ja wam dziękuję za oglądanie i bardzo mi miło będzie, jak zostawicie łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Dziękuję ci, że jesteś kimkolwiek jesteś. Jesteś super. Wspaniałego dnia, wieczoru czy popołudnia, kiedy to oglądasz. Trzymaj się, cześć!